kiszonka na wielką skalę. Cztery ciągniki na z przyczepami. No dzisiaj wyjątkowo dwa ciągniki są na ubijaniu, może dojedzie trzeci, bo tam mała awaria wystąpiła. A tak to generalnie we trzech ubijali, dwa fendy, no i teraz Valtra, czasami były nawet trzy fendy. No i chyba najsprawniejszy system tutaj, czyli wpychanie do góry, a ciągniki tylko wysypują przed silosem. No chwilę zajmuje opróżnienie tego pronara. Wiadomo, że jak jest wypychana ściana w przyczepie, to troszkę szybciej. Ale i tak pewnie by czekał przy sieczkarni, więc... Ten fent już nie wiem ile ma godzin, ale pewnie coś pod 20 tysięcy bezawaryjnie. Od 2006 roku bodajże. No i jedziemy, mili państwo, pierwszy kurs. Dostałem taką walterkę z turem. To jest 144. Troszkę mniejsza niż te nasze. Ale czuć, że ten tur ją obciąża jak tak jadę. Mam porównanie z tamtymi. Flik delikatnie ubłocony po tych ostatnich deszczach. No i co, jedziemy. Daleko nie ma, chyba jakieś, nie wiem, ze 2-3 km, może 4 maksymalnie do odwozu. O, tak gdzieś pewnie 40 minut na kurs będzie schodzić. Także co, nagram wam coś z pola zaraz. Niestety coś spryskiwacz nie działa, więc... Coś nie rusza? Podjadę bliżej. Może wam coś nagram. No tutaj przede mną też Valtra z fligiem. I jeszcze wozi jedna Valtra z fligiem i... John Deere z pronarką. A sieczkarnia Krone Big X600. Mogłoby popadać, bo tej szyby teraz nie umyję. Bo spryskiwaczu płynu chyba nie ma. No i tak to właśnie idzie powoli. Kukurydza, zobaczcie, kapitalna, ładna. Zresztą przy sieczkarni widać najlepiej, bo jest porównanie. Także sypie dobrze. Tu dobra ziemia, zobaczcie. Czarna, jaka fajna. Sieczkarnią też widzę, że nie goni, bo się nie da. Ja zaraz podjeżdżam. Tutaj taka skrzynia jest, aktyw. Można i na automacie w prawo, i na manualu sobie jeździć. Na polu to raczej manual, a w transporcie na drodze automat. No już chyba nasypał go. Także trzeba jechać. Może do końca dojadą. No i lecę z pierwszym transportem. No długo to nie schodzi, bo tam fajna kukurydza, więc szybko załadował mnie. No i teraz lecimy na bazę. Wyjechałem chyba w pół do. A już wracam, więc długo się z tym nie schodzi. No to włączymy sobie automat i lecimy. Zobaczcie jeszcze ile bel nie zwiezione tam w głąb.
powoli będą zwozić. Tutaj chyba zostawione na ziarno. Ziarnówka też chyba rusza w poniedziałek. Więc no już będzie ubywać z tego towaru z pól. No tutaj powinno sypać fajnie. Suchutka jest, jak widać. Miejscami trochę zieleńszej, ale tak to bez dramatu. Co już 200 hektarów prawie na kiszonkę jest położone. Także ubywa. Ubywa i to szybko. Lecę wyekiprować. No już jeden zestaw przyjechał akurat za mną. Więc ciągłość w miarę jest, 4 zestawy wystarczają do odwozu. Waltra coś odmówiła posługi i przyjechał w zamianę Zetor. Także Zetor i Fendt. No zaraz niech to dogarnie do góry i wjeżdżam z kolejną przyczepą. Słońce troszkę się przebija. Fajnie jakby wyszło. Tak to tak jest ponuro strasznie. No ma co robić ten Fendt, widać przy wpychaniu, ale idzie, daje radę. No na ten silos jeszcze jeden ciągnik się przydał, bo widać, że jest niedognieciony na razie na środku i tu z lewej. Dwie walterki. A tutaj obkaszają, dlatego czekamy. Obkaszają, więc nie będziemy się tam pchać, bo nie będzie może jak nawet zawrócić. O, w rowie nie ma wody, aż dziwne. Chyba spuścili. A, kukurydza taka jak widać. Bardzo ładna, wysoka. No może nie jest jakaś super gruba, ale ulatuje z niej sporo i tak. Ściernia tutaj czysta. Tak to trzeba będzie pewnie zmulczować jeszcze. Szybę mi się udało domyć. Wziąłem butelkę wody po prostu, chlusnąłem kilka razy i jakoś tam ta wstrzemnika w miarę spoko wygląda. I dobra, jest chwila, żeby coś nagrać z zewnątrz. No ten czarny kolor Waltry też jest fajny. Co sądzicie wy na ten temat? Jeszcze czarne felgi by się przydały. Wracam po swój sprzęcik. No, odeszło się z tym obkaszaniem, no i chwila takiego luzu, można powiedzieć. No, a walterka tak się pasie. Tur ją dociąża trochę z przodu. Z tyłu też jest dociążona. Zobaczcie, trzy talerze ma nakręcone. I teraz to już wygląda fajnie. Dwa fendy ubijają, jeden z wałami, zobaczcie, tymi nowymi, a drugi napycha tradycyjnie. On zaraz im wysypie i jadę po kolejną. No, już silos powoli dobiega końca, można powiedzieć.